działalność jest zagrożona. To nie znaczy, że jej jeszcze nie ma. Jeszcze trochę jest, tak? Znaczy jesteśmy tutaj, możemy mówić, więc nie ma, jeszcze nic się strasznego nie stało, ale zostały zdemontowane systemy bezpieczeństwa. To jakbyśmy jechali samochodem, w którym są niesprawne hamulce. Żadnych zahamowań nie było też w krytyce rządu PiS. Najostrzej przemawiał Jarosław Kurski z Gazety Wyborczej. Oni chcą wytworzyć nowy typ Polaka, nowy typ obywatela, który jest apatyczny, który godzi się na to, żeby odbierać mu wolność, który rezygnuje ze swoich praw i który bezmyślnie głosuje na PiS. Nowy homo PiS! Nie pozwolimy im! Pretekstem do manifestacji była nowelizacja ustawy o policji. Zdaniem KOD umożliwia ona inwigilację użytkowników internetu. Pewne sposoby działania są bardzo podobne do PRL-u. Także i na przykład, że jeden przywódca rządzi. Tamten się nazywał pierwszy sekretarz, a ten nazywa się prezes. Przecież reszta wykonuje jego wolę, tak? No, ta reszta, która rządzi. Bardzo podobne są sposoby. To nie jest komuna, ale pewne analogie są wykorzystywane. 10 tysięcy uczestników w Warszawie, manifestacje w wielu innych miastach. Maszerowali niezadowoleni z rządów PiS. Tutaj jesteśmy po to, żeby zademonstrować sprzeciw przeciwko tym, którzy aktualnie rządzą. Dlaczego się coś robi w nocy? Dlaczego się coś robi? Na takiej zasadzie się nie dyskutuje. Są to pewne działania, które są dla mnie, w moim odczuciu, łamaniem prawa. Sprawy są przeprowadzane w trybie jakimś totalnie dzikim. No, dzieje się dzicz w Polsce po prostu. Ja mam wnuki i chcę, żeby to moje wnuki żyły w innym państwie, a nie w jakimś... Jakieś fobie, jakieś, ciągu jakieś strachy, ciągu jakieś podsłuchy. Ludzie, no dajcie sobie spokój. Kamera telewizji Republika budziła agresję. Pan konsekwentnie zagłusza wolność słowa tutaj. Pana? Głupoty. Marsz samozwańczych obrońców demokracji obserwowali również zwolennicy obecnego rządu. Nareszcie trzeba odciąć to policjarstwo i to... Czerwone pająki od koryta, proszę pana. Jak pan myśli, skąd się bierze tutaj taka obawa tych ludzi przed zagrożeniem demokracji? Ale proszę pana, jakby nie było demokracji, to oni tędy by nie szli. A oni to koryta się boją, proszę pana. To są... A w Lublinie kontrmanifestacje urządzili narodowcy. Marian Kowalski nazwał KOD hipokrytami. Gdzie ich młodzi? Sami emerytowani ubecy, spaniaki na emeryturach wysokich, przyszli drzeć mordę. Bo kończą im się przywileje. Oni tu krzyczą wcale nie w obronie żadnej wolności, żadnej demokracji. Tylko chodzi im o to, żeby zawsze traktować was jak dojne krowy, żeby pasożytować na narodzie. Troska o demokrację czy zwykła nienawiść do PiS? Zwolennikom KOD nie podoba się wynik zeszłorocznych demokratycznych wyborów i pozostawanie poza kręgiem władzy. Choć oficjalnie głoszą hasła wolności i demokracji, w ich wypowiedziach dominuje antypis. Piotr Pawelec, Telewizja Republika.